Naszym kolejnym gościem jest prezes klubu Warta Kalida Myszków, pan Piotr Czyż. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania tutaj w Lgoczance? Bardzo dobre spotkanie, zacięty mecz, aczkolwiek wyrównane. No, troszeczkę, jak to mówią, byliśmy o tą bramkę lepsi. Poza tym no, troszeczkę tam sędzia małe gafy zrobił, ale no, przyznał się do tych błędów i myślę, że weźmie to lekcję z tego sędziowania i w drugim meczu już będzie lepiej sędziował. Kiedyś głównym punktem był, można powiedzieć, MKS Myszków. Chociaż Warta też była. Teraz jest Warta, jest także Będusz Myszków. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, o współpracę między sobą? No, nie jest łatwo. Bardzo. Nawet Urząd nas ostatnio oblał, że tak powiem. Nie dał ani złotówki. Niestety, no, my staramy się, żeby ta młodzież, żeby w naszej dzielnicy troszkę było też tej piłki i żeby działań było w kierunku sportowym, tego ruchu. No i ci kibice mieli gdzieś przyjść. A ze sponsorami no trudno jest, ale jakoś udało nam się po prostu pozyskać, mimo negatywnych ocen burmistrza, aczkolwiek już były spotkania na przyszły rok, że no nie zostaniemy bez grosza. No niestety w tym roku Brzygu dostał 68 tysięcy, my dostaliśmy 0. Bardzo krzywdzące, bardzo niesprawiedliwe. No i dlatego ciężko jest walczyć. Jest więcej klubów, zawsze to taka atrakcja jest większa. Mimo, że w klasie B, ale to od czegoś trzeba zaczynać, prawda? Mimo, że to jest tylko B-klasa, ciężko być sternikiem klubu? Jest dużo pracy w klubie B-klasowym? Oj, w naszym klubie jest bardzo ciężko. Czasem to trzeba po prostu no wszystko zrobić. No. Szukam oczywiście, są, wspierają nas i kibice, i kierownik, i zawodnicy, ale no nie jest łatwo. Są kluby, gdzie urząd po prostu wychodzi naprzeciw klubom, gdzie wspiera w każdej chwili, no. Czy to wsparciem rzeczowym, finansowym, a u nas no, ze strony Urzędu Miasta jako tylko nie było. No, zobaczymy, ma się to zmienić w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ta współpraca będzie lepsza, będzie owocowała wynikami. Ale też nie tylko o wyniki chodzi, chodzi o tą zabawę, wyciągnięcie tej młodzieży i z domu, i z internetu, i z pubu. No niech to trwa, niech się ta zabawa kręci. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wytrwałości. Dziękuję również.